Cześć. Ja jestem Anton i mam dzisiaj dla was krótki film z moimi przemyśleniami na temat nowego eventu związanego z otwieraniem dusz. Zastanawiam się, czy w ogóle brać udział w tym evencie. Mam co do tego mieszane uczucia. Na pewno bardzo dobrze, że Plarium widzi potrzebę robienia tego typu eventów. Mają taką strategię, że dusze są coraz ważniejsze w wielu obszarach gry. Natomiast same zasady eventu nie są tak atrakcyjne, jak ja bym sobie osobiście tego życzył. Event polega na zwiększeniu szans na wylosowanie sześciogwiazdkowych dusz, ale nie jest to związane ze zwiększonymi szansami na poprawę ich rzadkości. Jak znam życie, skończy się to dla mnie tym, że jeśli wylosuję taką wypasioną sześciogwiazdkową duszę, to będzie to dusza jakiejś niepotrzebnej, dla mnie bezużytecznej hierarchii. I może trochę czarno a Plarium ostatnio podniosło szanse na te najrzadsze dusze, ale to w dalszym ciągu jest tylko 7,5% na wylosowanie jakiejkolwiek legendy, przynajmniej z Mortal Soul dwukrotnie większa szansa z Immortal Soul Stoneów, a podbite szanse na wylosowanie sześciogwiazdkowej duszy to oszałamiające 1,5% dla Mortal Soul Stoneów i 12% dla Immortal Soul Stone Największy problem z duszami to sposób ich pozyskiwania. Owszem, pojawiają się w eventach w niewielkich ilościach, a te najlepsze kamienie wymagają użycia ogromnej ilości zasobów. Jednak miejsce, w którym powinniśmy zdobywać najwięcej surowców, czyli Iron Twins, daje nam bardzo niewielką ilość tego zasobu. Osobiście bardzo ucieszyłbym się z dwóch rzeczy, którą plarium mogłoby zrobić w przypadku Iron Twins. Po pierwsze. Szanse, które mamy w weekend podwójne, powinny być codziennie, a w weekend powinny być one jeszcze podwojone. A druga rzecz to dodanie esencji jako dodatkowej nagrody obok monet, a nie zamiast. To by na pewno pomogło wszystkim nam zebrać odpowiednią ilość materiału, żeby mieć jakąś nadzieję na wylosowanie jakiejś dobrej duszy. To też pierwszy tego typu event i mam wrażenie, że jest on takim trochę testem. Plarium chce sprawdzić, czy to, co robi, wystarczy, żeby przekonać nas do większego zaangażowania w farmieniu Sunday Devil, ewentualnie częstszego kupowania Soulstone'ów w sklepie. Być może chcą też wyczerpać zapasy Soulstone'ów tych, którzy nafarmili ich sporo, a wstrzymywali się z ich otwieraniem, żeby niedługo potem odpalić jakiś jeszcze ciekawszy event. Tylko tyle, że myśląc w ten sposób, to nigdy nic nie otworzymy, a koniec końców rajd to gra i jako taka ma dawać nam frajdę. Więc jeśli ktoś lubi polować na rzadkie okazje, dla niego będzie frajdą poczekać. Dla tych, którzy nie lubią czekać, frajdą będzie otwieranie. Na korzyść tego, żebym ja otworzył swoje Soul Stone w czasie tego eventu, przemawiają trzy rzeczy. Po pierwsze, naprawdę mam ochotę to zrobić. Po drugie, w czasie eventu będzie odpalony równolegle Soul Chase Tournament, w którym, jeśli będą naprawdę dobre nagrody, będę chciał spróbować szczęścia. A dobre nagrody to dla mnie, na przykład, legendarne książki. Punkty w Soul Chase Tournament są uzależnione od jakości duszy i od jej rzadkości. Więc tutaj podbicie jakości duszy sprawi, że uzyskamy ich więcej. Oczywiście, najlepiej, jeśli by to była sześciogwiazdkowa dusza legendarna, czego sobie i Wam życzę, ale jak wyjdzie, tak wyjdzie. Na pewno przed podjęciem decyzji będę chciał zobaczyć, jakie nagrody tutaj na Amplarium zafonduje. I trzecia rzecz to nowa wishlista, czyli te podbite do ośmiokrotnych szans na wylosowanie duszy z wishlisty dają nadzieję, choć jest to nadzieja mocno iluzoryczna, że wylosujemy to, co chcemy. Moja łaś wygląda mocno niestandardowo, ale naprawdę potrzebuję dusz dla Supreme Kaila, Krokomaka i Kalwalaxa. Jeśli dla któregoś z tych czempionów wylosuję nawet jedną gwiazdkową duszę, będę zadowolony, a na łaś na jego miejsce trafi ktoś inny. Event zaczyna się jutro o 10 rano polskiego czasu, dlatego mam jeszcze chwilę na zastanowienie, ale jeśli będę otwierał moje dusze, z pewnością poczekam do środy. Ponieważ w środę dostanę nowy zapas Soulstone'ów za hydrę, a w międzyczasie obejrzę filmy innych content creatorów, jak im poszło, co albo wzbudzi we mnie nadzieję na dobre losowanie, albo wręcz przeciwnie. Jeśli wy zastanawiacie się nad wzięciem udziału w tym evencie, napiszcie, jaką duszę chcielibyście najbardziej wylosować. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki! Cześć!